Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzena Erm. Chciałam Państwu opowiedzieć nie tyle o swojej chorobie, co jakby o tym wszystkim, co z tej choroby wyniosłam i o moich doświadczeniach, które spowodowały, że zaczęłam inaczej myśleć o swoim zdrowiu, że zaczęłam bardziej holistycznie podchodzić do jakby aspektów swojej choroby. Mam nadzieję powiedzieć Państwu coś, co będzie praktyczne i co przyda się, dlatego że każdy z nas jest pacjentem. Część z nas również zostanie kiedyś pacjentami onkologicznymi, jakby nie mówię tego, żeby straszyć, ale dlatego, że jakby mam świadomość tego, że nasza cywilizacja no niestety nie dąży do zdrowia, jemy mnóstwo śmieciowego jedzenia, jest bardzo duże zanieczyszczenie środowiska. I chciałam przede wszystkim opowiedzieć Państwu o moim przewrocie w życiu, czyli o tym, jak przechodziłam z bierności do aktywności. Jestem pacjentem onkologicznym. 4 lata temu zdiagnozowano u mnie chłoniaka Hodgkina. Jest to nowotwór układu chłonnego. Taka choroba bardzo podobna do białaczki. I w tym czasie w ogóle zaczęłam prowadzić bloga. Nazywa się Rakija i tam jakby dawałam upust wszystkim swoim emocjom, wszystkim jakby takim też złym rzeczom, które we mnie siedziały, a którymi nie potrafiłam się dzielić. Po 3 latach leczenia, bo przeszłam w sumie ciężkie leczenie, dlatego że byłam późno zdiagnozowana, myślę, że moja historia mogłaby się tutaj powielić z historią większości pacjentów onkologicznych. No czyli jakby chodzi o to, że byłam oczywiście lekceważona przez lekarzy, i byłam bardzo późno zdiagnozowana. W czasie 3 lat mojego leczenia przeszłam kilkanaście cykli chemioterapii, radioterapię, 3 autologiczne przeszczepy szpiku kostnego. I potem wszystkim okazało się, że jakby fajnie, że mam całkowitą remisję. Przepraszam. Że fajnie, że mam całkowitą remisję. Ale niestety lekarze wywróżyli mi, że ona będzie niestety tylko przerwą w leczeniu. I tak faktycznie było, bo niebawem miałam nawrót. I to był dla mnie strasznie ciężki taki psychicznie czas, dlatego że przeszłam już bardzo ciężkie leczenie. Dowiedziałam się, że najważniejsze schematy leczenia już wykorzystałam. No i że niestety medycyna nie ma mi zbyt wiele do zaoferowania. Wtedy dowiedziałam się na swoim blogu, jakby informując czytelników o mojej sytuacji, o tym, że wszedł na rynek nowy lek, który się nazywa Cetris i który był wówczas nowym lekiem na rynku. W ogóle w Polsce ten lek nie jest refundowany. I odzyskałam nadzieję na to, że mogę być zdrowa. I to był też taki czas, kiedy musiałam przejść taki właśnie etap z bierności polegającej na tym, że przyjmowałam jedynie kroplówki, że przyjmowałam pigułki, jakby nic więcej ponad to nie robiłam. Musiałam przejść z tej bierności do aktywności, to znaczy jakby zdecydowałam się, że będę zbierała pieniądze na ten lek. Musiałam znaleźć lekarza, który w ogóle zechce mnie tym lekiem leczyć, dlatego że w ogóle jest taki strasznie głupi paradoks w ogóle w naszym polskim prawie, że szpitale boją się godzić na leczenie pacjenta lekiem, który jest nierefundowany, dlatego że zgodnie z literą prawa pacjent ma prawo ubiegać się po zakończonym leczeniu o zwrot kosztów tego leczenia. W moim wypadku ten lek, na który zbierałam, kosztował ponad 500 000 zł. Ja faktycznie jakby tej zgody na to leczenie przez jakiś czas nie dostawałam. Więc paradoksalnie coś, co ma służyć pacjentowi, co jakby działa w jego interesie, bo pacjent miał mieć jakby zwrócone pieniądze za leczenie, takie ma prawo, to niestety jest przekleństwem pacjenta, bo szpitale nie godzą się na podawanie leku nierefundowanego. Właśnie dlatego, żeby jakby nie przegrać w rozprawie sądowej i nie musieć zwrócić kosztów leczenia. Tym bardziej, że koszty są ogromne, a część szpitali jest zadłużona. Właśnie, po tej remisji całkowitej dowiedziałam się, że tak już właśnie wspominałam, że prawdopodobnie jest to nawrót choroby, dlatego ten lek chciałam wziąć przeciwko temu nawrotowi. I ruszyło w ogóle bardzo dużo akcji, takich inicjatyw moich znajomych. Mój kolega Mateusz Morawiec się wystawił na Allegro. W ogóle kupiło go radio RMF FM.
później w ogóle dalej Ula Hinch z Tomaszem Kamelem również się wystawili dla mnie. Jakby to wszystko oczywiście miało na celu zbiórkę kasy na moje leczenie. Generalnie inicjatyw było bardzo dużo i choć wydaje się, że to było bardzo spektakularne, to generalnie jakby była to ciężka i mozolna praca, bo zebranie 500 000 aż spieszyło mi się z tą zbiórką, dlatego że zależało mi, żeby wziąć ten lek przed nawrotem choroby, żeby jakby temu nawrotowi zabezpieczyć. No niestety było to bardzo taka mozolna praca polegająca na chodzeniu z puszką, sprzedawaniu ciasteczek za 2,50, ale wszystko się udało. I równolegle jakby ze zbiórką pieniędzy musiałam przejść takie bardzo żywe perypetie ze szpitalem. Właśnie pierwszym było to, że tej zgody nie dostałam na leczenie. To znaczy jakby w ogóle nie dostałam żadnej odpowiedzi. Potem ją dostałam. Potem ona została w ogóle cofnięta, bo okazuje się, że nie mogłam się zakwalifikować, nie spełniłam jakichś warunków, żeby ten lek przyjąć. Potem dostałam nawrotu choroby, także jakby nie udało się przyjąć tego leku przed nawrotem. Po nawrocie choroby były kolejne perypetie, bo szpital jakby nie podjął się jakiegoś, nie wiem, jakiejś reakcji, żebym ten lek już dostała. Więc tych perypetii było bardzo, bardzo dużo. Jakby dochodziło do tego, że musiałam się jakimiś takimi szantażykami dyskretnymi posługiwać, żeby wpłynąć na zarząd szpitala, na generalnie służbę zdrowia. Zakończyłam w końcu to leczenie, tym acetrisem, które trwało prawie rok. Udało mi się na to zebrać te ponad 500 000 zł. Jakby plany były dla mnie takie co do dalszego leczenia, że po zakończeniu leczenia acetrisem zaczynam przygotowanie się do przeszczepu szpikodawcy niespokrewnionego. No i jakby ruszyło w ogóle szukanie tego dawcy, bo okazało się, że mam jakieś rzadkie geny i jakby to nie było wcale takie łatwe. Potem jak ten dawca się znalazł, ja już byłam przygotowywana do przeszczepu szpiku, to 2 dni przed tym przeszczepem dowiedziałam się, że przeszczep jest odwołany, prawdopodobnie dawca się wycofał. I choć oczywiście wtedy spanikowałam, bo jakby twierdziłam, że, albo raczej lekarze twierdzili, że ten przeszczep jest dla mnie jedyną szansą na zdrowie bez nawrotu już, no to w pewnym momencie ja zrezygnowałam z tego przeszczepu i uznałam, że nie chcę się w to dalej ładować. A to wynikało z tego, że zaczęłam zwracać się w taką holistyczną, w takie holistyczne pojmowanie zdrowia. Generalnie jakby rezygnując z przeszczepu, można powiedzieć, że jakby podejmuję ogromne ryzyko, dlatego że lekarze mówili mi, że bez przeszczepu mam tylko 5% szans na to, że nie będę miała nawrotu. A mimo wszystko ja z tego zrezygnowałam. Choć oczywiście sam przeszczep też jest niebezpieczny, bo połowa pacjentów go nie przeżywa. Więc to jakby też nie była dla mnie łatwa decyzja. A zwróciłam się w taką holistyczną stronę, dlatego że do tej pory, właśnie przez cały okres mojego leczenia, byłam totalnie biernym pacjentem i w żadnym sensie nie przygotowywałam się, albo może inaczej, w żadnym sensie nie walczyłam o swoje zdrowie, poza tym, że przychodziłam regularnie do szpitala. Spotkałam się z mnóstwem fajnych osób, które mi powiedziały dużo mądrych rzeczy. I zdecydowałam, że chcę zaryzykować i chcę powalczyć o swoje zdrowie już jakby poza przeszczepem. I naprawdę wierzę, że to wszystko ma sens. A może nawet nie tyle wierzę, co po prostu wiem, bo jakby medycyna naturalna również, jakby wszystko, co jest takie pozafarmakologiczne, co również prowadzi do zdrowia. Jakby to nie jest jakaś tam wybujała fantazja, ale to faktycznie wszystko funkcjonuje, działa i w ogóle chodzi. W ogóle uznałam, że nie wiem, czy wiecie, że tylko 5% chorób nowotworowych jest spowodowane czynnikami genetycznymi, a reszta to są czynniki środowiskowe, dlatego uznałam, że właśnie chcę wykorzystać tą moją szansę na te 95% tych czynników środowiskowych, czyli oczywiście akurat na zanieczyszczenie powietrza niespecjalnie mam wpływ, ale mam wpływ na swoją dietę, na swój styl życia. I uznałam, że właśnie w tej dziedzinie chcę maksymalnie zadziałać tak, żeby zmniejszyć ryzyko nawrotu. I w ogóle zaczęłam pojmować inaczej chorobę nowotworową, bo do tej pory myślałam, że choroba nowotworowa
jest po prostu, nie wiem, jakimś tam zdarzeniem losowym, coś, na co zupełnie nie miałam wpływu. I jakby teraz zupełnie inaczej pojmuję chorobę, dlatego że myślę, nawet jestem przekonana o tym, że ona jest po prostu jakimś objawem, że jest jakimś wołaniem organizmu o pomoc, o zmianę. I jestem o tym tak bardzo przekonana, że uznałam, że faktycznie ja zacznę zmieniać siebie, że nie będę szła na łatwiznę, jakby chcąc, żeby to przeszczep coś zrobił za mnie, ale że ja chcę włożyć jakby pełny wysiłek w to, żeby być zdrową. Zmieniłam totalnie jakby swój styl życia. Uznałam, że właśnie, że skoro rezygnuję z przeszczepu, to jednak nie rezygnuję z leczenia i chcę to wszystko, co mogę, a co też pochodzi z natury, wykorzystać. Weszłam w ziołolecznictwo, w akupresurę. Zaczęłam codziennie się gimnastykować. I co jeszcze? A tak, no, bo tego jest w ogóle sporo. Zmieniłam radykalnie swoją dietę, też przeszłam na weganizm. I zaczęłam również chodzić na psychoterapię, dlatego że może się orientujecie, jest taka specjalność psychologii, psychoimmunologia, czyli wpływ stresu na nas, na nasz układ odpornościowy. Ten z kolei, jeśli jest wadliwy, no to niestety zwiększa się ryzyko chorób nowotworowych. I pokładam również ogromną nadzieję w Bogu. Codziennie zaczynam dzień od modlitwy i od medytacji chrześcijańskiej. Więc jakby totalnie zmieniłam swoje podejście do zdrowia z takiego totalnie biernego na bardzo aktywne. Ta aktywność objawiała się oczywiście nie tylko w tym, że zaczęłam zmieniać swój styl życia, ale w tym właśnie, że musiałam podjąć się różnych takich wyzwań związanych z barierami, które mi rzucał system zdrowia, służba zdrowia, związanymi z tym moim przyjmowaniem leku Acetris. I co? I chciałam się z Państwem podzielić taką lekcją, którą ja wyciągnęłam z tego mojego doświadczenia. Jakby nie tylko to, że faktycznie zmieniłam swoje postrzeganie choroby i że zwróciłam się w kierunku takim bardziej holistycznym, jeśli chodzi o pojmowanie zdrowia, ale zmieniłam jakby swój stosunek do służby zdrowia w ogóle. I mam nadzieję, że jakby to, co tam wymyśliłam, jakieś pewne lekcje, które wyszły z moich doświadczeń, że mogą być dla Państwa jakoś tam przydatne. Aha, to jest Misja Rakija, czyli konto na Facebooku, które stworzyłam z dwoma dziewczynami, których nigdy nie widziałam na oczy, a które zdecydowały się mi pomóc w zbiórce pieniędzy. Tak się zresztą rozhulała jakby cała historia zbiórki kasy i jakby walki o swoje zdrowie. A to są jakby lekcje, które ja wyciągnęłam ze swoich doświadczeń, a z którymi się chciałam z wami podzielić. Pierwsza rzecz to ufaj sobie. Twoje ciało daje sygnały, jeśli coś złego się z nim dzieje, słuchaj go. Większość pacjentów onkologicznych, zanim nimi została, to niestety była odprawiana z gabinetu lekarskiego z kwitkiem albo z łatką hipondryka. U mnie też tak było, bo z takimi najdziwniejszymi objawami choroby, które miałam, to było swędzenie skóry i to był ból ręki czy ból węzłów chłonnych po alkoholu. No więc jeśli bardzo intensywnie się drapałam, to lekarze oczywiście zrobili mi testy alergiczne, one nic nie wykazały. No więc jadłam tabletki psychotropowe, bo skoro się drapię, no to widocznie mam jakąś nerwicę. Skoro po wypiciu alkoholu boli mnie ręka, no to mam pić na drugą rękę. Takie było zalecenie lekarskie. I to jest właśnie z tego też wynika kolejny punkt, czyli nie ufaj bezgranicznie lekarzom. Nie przyjmuj bezkrytycznie ich opinii, nie dlatego, że kłamią albo że mają złe intencje, ale dlatego, że są tylko ludźmi i mogą się mylić. Czasami też czegoś nie wiedzą, więc uważają, że skoro nie wiedzą, to znaczy, że to nie istnieje. Albo że się czegoś nie da, albo są po prostu zmęczeni pracą i całą papierologią, którą mają narzucaną i to sprawia, że nie chce im się angażować w historię każdego pacjenta. Konsultuj swój przypadek. Niektórzy lekarze cierpią na zespół urażonej dumy, tak to nazwałam, kiedy chce się skonsultować swoją drogę leczenia z innym specjalistą. Nie przejmuj się tym, to ich problem. Lekarz nie tylko nie powinien się obrażać, ale powinien zachęcać pacjenta do poszukiwań i sięgania innej opinii. W końcu co dwie głowy to nie jedna. I doktor Google to dobry doktor. Tak jak każdy się może mylić, ale może też rzucić nowe światło na sytuację. I co najważniejsze, nie będzie kręcił nosem, że zabieramy mu za dużo czasu.
Wszyscy ludzie wszystko wiedzą, czyli jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie ze swoimi problemami, gadaj o tym z innymi. Każdy coś wie, jak mawia moja mama, wszyscy ludzie wszystko wiedzą. Kolejne, nie rób sobie krzywdy. Każdy posiłek, który spożywaj, traktuj jako pretekst do podbudowania swojego zdrowia. Nie szukaj wymówek typu raz na jakiś czas nie zaszkodzi, szukaj raczej sposobności, żeby wspierać swoje zdrowie. Jesteś tym, co jesz, więc nie bądź tani, łatwy i byle jaki. Poszerzaj swoje horyzonty. Farmakologia to nie jedyna recepta na zdrowie. Większość rzeczy, które ma do zaoferowania matka natura, jest bez recepty. Nie bądź bierny, trzymaj rękę na pulsie. Bycie biernym pacjentem jest ryzykowne, choć bardzo pożądane w służbie zdrowia. Jeśli nie orientujesz się w swoim leczeniu, nie zorientujesz się również, że coś jest nie tak, jak, że coś jest nie tak, jak być powinno. Szukaj drogi. Jeśli lekarze nie widzą już żadnej drogi leczenia, to nie znaczy, że jej nie ma. I ostatnia rzecz z przymrużeniem oka, w sumie bardziej na serio, czyli top najzabawniejszych wymówek, żeby o siebie nie dbać. Pierwsza, jak cię ma trafić, to i tak cię trafi, przeznaczenia nie oszukasz. Druga, na coś trzeba umrzeć. I trzecia, po co chodzić na badania, skoro coś wykryją i co wtedy? Myślę, że to jest jakby sporo tych rzeczy, to są jakby nasze słowa albo słowa, które pewnie nieraz słyszeliśmy. I jakby podsumowując już to całe moje wystąpienie, strasznie się cieszę z tego, że faktycznie przestałam być biernym pacjentem, że udało mi się uzbierać ogromne pieniądze na leczenie. Oczywiście nie udałoby mi się to mimo mojej determinacji, gdyby nie mnóstwo fantastycznych osób, które mi w tym pomagały. Cieszę się oczywiście też, że jakby udało mi się wywalczyć jakieś rzeczy ze szpitalem czy ze służbą zdrowia w ogóle, no bo generalnie jakby służba zdrowia nie jest otwarta na robienie czegoś ponad to, co jest podstawą. Kosztowało mi to dużo wyrzeczeń, wysiłku i jakichś dużo stresów, ale było warto i cieszę się, że nawet trochę mi się udało przetrzeć szlaki. I ostatnią rzeczą, z której jestem bardzo dumna, to to, że faktycznie udało mi się zmienić mój styl życia i moje nawyki. Myślę, że to jest chyba takie największe moje osobiste osiągnięcie, bo to jest bardzo trudne. No i to chyba wszystko. Chciałam Państwu podziękować. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, miało jakikolwiek sens i że być może coś z tego Państwo dla siebie zostawią. Chciałam życzyć Państwu zdrowia i chciałam życzyć takich zmian w swoim życiu, które naprawdę napędzają i które sprawiają, że naprawdę jesteś kowalem własnego losu, nie trzciną na wietrze. I to wszystko. Dziękuję bardzo.